Może zacznę historycznie, bo przegląd zapoczątkowany był w Łowiczu przez ojca Dominika. Ojciec Dominik uczył w Łowiczu wtedy, uczył i wychowywał. I on, to jest właśnie jego inicjatywa tego przeglądu. I przez 5 kolejnych lat przegląd się odbywał w Łowiczu, skąd zresztą ja pochodzę. Natomiast pierwszy raz, po krótkiej przerwie pandemicznej, odbywa się ten przegląd w Rzeszowie. I muszę powiedzieć, że Rzeszów stanął na wysokości zadania, a wręcz przewyższył to zadanie chyba. No i rzeczywiście jest bardzo wytwornie, bardzo zawodowo. Trzeba ustalić, że mimo wszystko dzieci chodzą do szkół muzycznych. I to przygotowanie wystarcza już znajomość nut na poprowadzenie sprawnie, przygotowanie prostych w zasadzie aranżacji. No nie możemy tutaj pozwolić sobie na jakieś bardzo rozbudowane faktury, ale te proste aranżacje, zresztą było pewnie je słychać, no możemy w ciągu zaledwie niecałej tam 2 godzin przygotować. Także z zawodowymi dziećmi możemy zawodowe rzeczy prowadzić. No troszkę przenosi mówię to zawodowe, ale mam nadzieję, że jest w tym momencie do celi. Jak to jest prowadzić taką grupę? Myślę, że to jest wielkie przeżycie. Nogi mam miękkie w każdym razie po tych godzinach warsztatów i zwłaszcza teraz, po tym momencie, kiedy to wszystko zgraliśmy. No jest to przede wszystkim w tym roku jest to tyle fajne przeżycie, że po prostu to jest chyba najlepsza ekipa, jaka była do tej pory. Po prostu zarówno wokaliści, jak i grający no dają radę po prostu. Wszystko świetnie działa. Ja zawsze mówię, że ten moment, kiedy my łączymy wszystkie grupy razem, to są dla mnie takim dowodem na istnienie Boga, bo to zawsze się wydaje dzień wcześniej, że to nie ma takiej ludzkiej siły, żeby to wszystko zagrało, a jednak potem gra. Także no i tu jest już zgrana ekipa prowadzących warsztaty, bo my już prowadzimy te warsztaty od paru lat i właśnie od samego początku chyba przeglądu. Te same osoby odpowiadają za swój warsztat, więc nie wiem, może już na tyle się też dograliśmy sami, że wcześniej przed przeglądem przygotowujemy sobie, umawiamy się, jakie będziemy śpiewać piosenki, ustalamy tonacje, rytmy, tempa, no a potem jakoś idzie. Także uczucie jest wspaniałe, dzieci są super i jest taka fajna, dobra energia. Jak zachęcam dzieci do tego, żeby tańczyły i śpiewały dla Pana Boga? Nie trzeba zachęcać. Myślę, że to Pan Bóg działa. Myślę, że Duch Święty działa. Duch Święty. Duch Święty działa i myślę, że to jest takie w tym wszystkim, w tym całym pięknie najpiękniejsze, tak by można było powiedzieć. Dzieci chętnie przychodzą na spotkania z Panem Jezusem. Oczywiście czasem mają jakieś inne, może i ważniejsze sprawy do załatwienia, ale jednak gdzieś ten Pan Bóg wygrywa i myślę, że właśnie to, że wygrywa Pan Bóg, też przede wszystkim to jest taki dowód na to, że w domach rodzinnych pielęgnuje się tą tradycję, dba się o to, aby dzieci wychowywały się w takim duchu katolickim.